Czym są stopy procentowe? Stopy procentowe to koszt, koszty, jakie musi ponieść kredytobiorca biorący kredyt. Czyli cena, jaką płaci się za pożyczenie kapitału właścicielowi tego kapitału. Od stóp procentowych zależy koszt kredytu i pożyczki dla banków, co przekłada się oczywiście na koszt pożyczki i kredytu dla biorących kredyt, tych zwykłych, normalnych ludzi oraz. Firm. Stopy procentowe są w Polsce ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Oczywiście stopy procentowe mają też wpływ na zysk od oszczędności ulokowanych przez nas w banku. Więc jeszcze raz, koszt, jaki trzeba ponieść, biorąc kredyt albo pożyczkę, jest to również zysk od zainwestowanego kapitału. To nie tylko dotyczy kontaktów, można powiedzieć, ludzi, przedsiębiorstw z bankami, ale też, co równie ważne, kontaktów bank z bankiem. Rada Polityki Pieniężnej może dzięki stopom procentowym operować wartością pieniądza. Podnoszenie, obniżanie stóp procentowych wpływa na przykład na inflację, ale zmiany te nie dają natychmiastowych rezultatów, a nawet nie dają szybkich rezultatów, ponieważ efekt zmiany stóp procentowych może przyjść nawet po roku. Więc niestety wpływ na inflację nie jest aż tak szybki, jakby się niektórym to wydawało. Niestety ten wpływ stóp procentowych na nasze zobowiązania względem banków jest błyskawiczny. Gdy stopy procentowe rosną, zwiększa się też cena pieniądza. Bank centralny pożycza bankom takim zwykłym pieniądze po wyższych cenach, więc banki dające kredyt dają go z wyższym oprocentowaniem. No, oczywiście to nie są instytucje charytatywne, one nie będą dokładać, one muszą zarobić. I oczywiście, kiedy ktoś wziął kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, co oczywiście w większości przypadków jest tańszą opcją, niestety, wraz ze zmianą stóp procentowych zmienia się też oprocentowanie tego kredytu, pożyczki. Na wyższe. Więc niestety płacimy więcej. Ale walka poprzez podnoszenie stóp procentowych, walka z inflacją, może mieć też niezbyt miłe następstwa, ponieważ może dojść do obniżenia inwestycji i poziomu konsumpcji. Kredyty są droższe, więc przekłada się to na zakupy i na inwestycje. Nie bierzemy tych kredytów, czy też kiedy mamy już kredyt, mamy po prostu mniej pieniędzy. Musimy więcej płacić, żeby spłacać ten kredyt. Więc co oczywiste, niestety nie mamy na przykład pieniędzy na konsumpcję czy też na inwestycje. Oczywiście dotyczy to głównie nas oraz przedsiębiorstw, ponieważ przedsiębiorstwo, które ma na przykład jakiś kredyt, pożyczkę, kiedy te stopy procentowe idą do góry, koszt kredytu wzrasta, to niestety w tym przypadku inwestycje, wydatki, muszą zostać ograniczone. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Zapraszam na inne materiały tego typu. Dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia ponownie.